znów spotykamy się dzisiaj na Zamku Bobolice. Skąd wyruszymy na nasz jurajski szlak? Dokąd nas te jurajskie szlaki dzisiaj zawiodą? No, dzisiaj pojedziemy do miejsc, gdzie nie tylko broniono się, ale również gdzie się modlono. Czy takie miejsca modlitwy są na Zamku w Bobolice? No oczywiście, zapraszam do kaplicy zamkowej. Znajdujemy się w kaplicy Zamku Bobolice. To tutaj rycerze otrzymywali błogosławieństwo przed udaniem się do boju. No, dzisiaj błogosławieństwo mogą otrzymać tylko nowożeńcy, którzy chcieliby zawrzeć ślub na Zamku Bobolice, w tak pięknym miejscu. No bo nie ma rycerzy, ale są za to smoki. No, smok jako atrybut świętego Jerzego, bo kaplica jest pod wezwaniem świętego Jerzego, patrona rycerzy. Bowiem kaplica w dawnych czasach pełniła funkcję takiego miejsca kultu religijnego na warownym zamku i właśnie takie miejsce dzisiaj będziemy odwiedzać. Na przykład obronny klasztor w Ancerzowie, gdzie modlono się, a jak nadchodził nieprzyjaciel, to broniono się. Jedziemy zobaczyć? Za bramami na szlaku Orli Gniazd działa się historia. Tworzyli ją mieszkańcy jurajskich warowni pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego, możnowładcy korzystający z królewskich nadań i łaskawości, rycerze, którzy potrafili zamienić rodowe siedziby w zbójeckie gniazda. Pozostały po nich ruiny potężnych zamków i legendy. Jedno z takich miejsc to Wancerzowskie Wzgórze koło Mstowa. W ubiegłym roku dokonano tu sensacyjnego odkrycia. Archeolodzy trafili na ślady najstarszej świątyni w regionie. Relikty fundamentów pierwszego, pochodzącego z XII wieku murowanego romańskiego kościoła. O miejscu tym w swych kronikach wspomina Wincenty Kadłubek, ojciec polskiej historiografii. O randze miejscowości najlepiej świadczy fakt, że do XIV wieku to Częstochowa, podobnie jak Olsztyn, należała do parafii we Mstowie. Było to wszak miejsce, gdzie król Kazimierz Jagiellończyk zwołał pospolite ruszenie. Przybyło tak wielu obrońców, że jeżeli wierzyć legendzie, liści na drzewach zabrakło, bo wszystko zostało zjedzone. I nie był to jedyny król, jakiego tu goszczono, bo bywali też Władysław Łokietek czy Jan Kazimierz, no i przede wszystkim Kazimierz Wielki, który doskonale wiedział, jak wykorzystać tak świetnie położoną warownię na tworzonym przez niego obronnym szlaku Orli Gniazd. Obiecywał nam pan zamek klasztor warowny. Jest klasztor Jesteśmy warowny. W klasztorze warownym w Ancerzowie. Co prawda nie najlepszą pogodę dzisiaj wybraliśmy sobie na tą naszą wycieczkę, ale jesteśmy w Ancerzowie w zespole klasztornym kanoników regularnych laterańskich. To już w 1220 roku Iwo Odrowąż, biskup krakowski, ufundował właśnie ten klasztor w Ancerzowie. Klasztor miał 10 baszt, 2 wieże, 1 kordegardę. Właśnie przed taką jedną z wież, która dzisiaj została zaadoptowana jako dzwonnica klasztorna, stoimy. Był umocniony, ale wielokrotnie oblężany, zdobywany. Bogaty w skarby. Bogaty w skarby, nawet do dzisiaj. Idziemy zwiedzać? Po tym otoczeniu kościoła, które przecież sięga początków chrześcijaństwa, można byłoby się spodziewać bardziej surowego, gotyckiego wnętrza. No, ale jesteśmy tak naprawdę w nowym kościele. To już nie XII wiek, nie XIII, nie XIV, tylko tak naprawdę no, barok. Ten przepiękny barokowy ołtarz, główny ołtarz kościoła Wancerzowskiego, to tak naprawdę protopasta, czy też pierwowzór ołtarza na Jasnej Górze. W głównej bazylice na Jasnej Górze to właśnie na wzór tego ołtarza został zrobiony tamten jasnogórski. Mówią nawet, że ten jest nieco piękniejszy. No ale to już trzeba samemu zobaczyć. Natomiast w nawach bocznych mamy dwa wspaniałe ołtarze. Ten ołtarz w prawej nawie
kościoła pancerzowskiego. Coś specjalnego, bo właśnie w tym ołtarzu jest Matka Boska Mstowska. Obraz Matki Boskiej Mstowskiej jest kopią obrazu jasnogórskiego i tenże obraz również słynie ze swoich cudów. Zresztą jak podejdziemy do ołtarza, to zobaczymy woty Jana Pawła II, naszego wielkiego papieża Polaka, który złożył właśnie Matce Boskiej Mstowskiej w wocie swój ornat. Jedyny to zabytek we wnętrzu kościoła. No i jedyna ciekawostka, bowiem po lewej stronie jest ołtarz boczny pod wyznaniem świętego Walentego, a święty Walenty, wiadomo, że to święty do specjalnych rzeczy. Święty, do którego modlą się ludzie, którym odebrało rozum. I były takie czasy w historii kościoła pancerzowskiego czy mstowskiego, gdzie tłumy przychodziły, aby modlić się do świętego Walentego. Sobie, przyjacielowi potomnym, głosiła łacińska maksyma na frontonie pałacu, o którym poseł francuski pisał, że to pierwszy salon Rzeczpospolitej. Tak piękną siedzibę wybudował w Kruszynie w 1630 roku Kacper Denhof, dworzanin króla Zygmunta III Wazy. I nie tylko ten król tu bywał. Michał Korybut-Wiśniowiecki tu urządził swe wesele z Eleonorą Austriacką po ślubie na Jasnej Górze. A Jan III Sobieski odpoczywał i czuł się jak w domu przed odsieczą wiedeńską. I jak widać, nie tylko o tym szumią dziś kruszynieckie graby i wiązy. W poszukiwaniu warowni na jurajskich szlakach trafiamy do Kruszyny. Czy to też taki zamek obronny? No, to jest obronny pałac. Pałac Denhofów, zbudowany na początku XVII wieku. No, jak widać, po tych przyporach był budowlą obronną. Ale nie tylko pałac. Również tutaj w tym założeniu pałacowym są miejsca, gdzie się modlono. Pójdziemy tam, aby zobaczyć, jak to dzisiaj wygląda. Jest piękna legenda. No, jak przystało na pałac. Jak w każdym pałacu, jak w każdym zamku, musi być oczywiście legenda. Ta związana z pałacem w Kruszynie jest szczególna, bo mówi o miłości. O miłości jedynego syna właściciela Kruszyny, który zakochał się bezgranicznie w młodej szlachciance, Barbarze z Szafrańców. No ale ojciec nie był zachwycony tą miłością. Kazał spalić dwór, w której ona mieszkała i tam znalazła ona śmierć. Jej syn nie przeżył tego. Odebrał sobie życie, strzelając sobie w głowę z dubeltówki. Upamiętniono ten fakt? I w tym miejscu ojciec wybudował kolumnę, która ma przypominać wszystkim, że właśnie w tym miejscu zginął jego syn, a sam zamknął się w pustelni Denhofa, wybudowanej tutaj, w tym przepięknym parku, gdzie żył do końca, zamknięty w czterech ścianach, gdzie tylko przez mały otwór w murze podawano mu jedzenie. Idziemy szukać śladów Denhofów. Chodźmy do parku. Samotna kolumna i jej smutna historia. Historia tragicznej miłości. Symbol, który zakończył dzieje twórców kruszyńskiego pałacu rodu Denhofów. Wędrując po parku Denhofów, można znaleźć takie budowle. Cóż to takiego? No to jest kaplica parkowa, kaplica Jana III Sobieskiego. Bo Jan III Sobieski, ciągnąc pod Wiedeń w 1683 roku, zatrzymał się właśnie w Kruszynie, gdzie bywała bardzo często jego żona Marysieńka, Marysieńka d'Arquin Sobieska. Tutaj, właśnie w Kruszynie, na jego cześć została ta kaplica nazwana kaplicą Jana III Sobieskiego. Ale to nie jest jedyna ciekawostka, którą można zobaczyć w parku Denhofów, bowiem jest jeszcze owiana mroczną tajemnicą pustelnia, samotnia ostatniego z rodu, ale bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o nazwisko Denhof. Otóż nazwisko Denhof bierze się od nazwiska Dönhof, a Dönhof to stara niemiecka, westfalska rodzina,
która przybyła na Inflanty, aby szerzyć katolicyzm. No i Kacper Bonhof tak się zasłużył w to szerzenie katolicyzmu, że zdobył wielki majątek, stąd też ta wspaniała siedziba rodowa Kroszyna, która została przez nich tak pięknie zbudowana. Był blisko króla. Był jego dworzaninem. A to już tłumaczy w tych czasach wiele. Za nami piękna posiadłość Denhofów z przepięknym pałacem, a koło nas znów coś ciekawego. No to już nie tylko kaplica parkowa, kaplica Jana III Sobieskiego, ale kościół. Kościół parafialny dzisiaj w Kruszynie, oczywiście zbudowany, ufundowany również przez rodzinę Denhofów. Kościół, który budowano aż 35 lat. Rozpoczęto, 300 lat temu. 300 lat temu. Rozpoczęto w 1661 roku i skończono w 1696. Ale to nie jedyne miejsce Denhofów. Bowiem zanim rozpoczęto budowę tego kościoła, to Kacper Denhof ufundował kaplicę Denhofów na Jasnej Górze. Tam też pochowani są członkowie tej rodziny. Ale tutaj też pięknych miejsc nie brak. Nie brak. I taka jest cała Jura. Taki jest cały szlak Orlich Gniazd. Warto wybrać się na szlak Orlich Gniazd, aby odwiedzić te miejsca. Udało nam się bezpiecznie wrócić z jurajskich szlaków do zamku w Bobolicach. Opatrzność czuwała. No, mieliśmy błogosławieństwo świętego Jerzego właśnie z kaplicy zamkowej zamku Bobolice. Bo warto przed każdą wyprawą o takie błogosławieństwo się postarać. A skarbów na jurajskim szlaku jest zbyt wiele, aby nie wybierać się na wyprawę co tydzień.